Najpierw była miłość do Witkacego, czy wcześniej była pana miłość do Tatr? Bo powiedzmy, że książka nie jest tylko o książkach i o czytaniu, ale również o fantastyczne są fragmenty, gdzie pan pisze o swoim życiu i chociażby o słynnych sylwestrach gierkowskich w schroniskach tatrzańskich. No to mam konkurencję. No dobrze, pani mnie sprowokowała. Mhm. Muszę się przyznać, ja się wychowałem w Teatrze na Tarczyńskiej. W teatrze, który mieścił się właśnie w kamienicy na tej warszawskiej ulicy, gdzie Miron Białoszewski, Lechem Fazy Stefański, Ludwik Hering, Ludwiła Murawska i kilka innych osób w roku mniej więcej 55 zabrały się za teatr eksperymentalny, przy czym, jak dzisiaj mi się zdaje, to ekspresja teatralna tego kręgu była tylko takim widomym refleksem pewnego kręgu ezoterycznego, który się składał z tych kilkunastu osób, ukształtował się jeszcze w czasie wojny, kiedy to byli wszystko bardzo młodzi ludzie. I ta widoczna część ich działalności jest tylko no, taką poświatą, którą dzisiaj możemy jeszcze obserwować. Otóż ja tam byłem przez rodziców zostawiany na całe dnie. Po prostu pod opieką tego towarzystwa, które bez przerwy fabrykowało dekoracje, malowało na Bristolach i na papierach pakowych jakieś przedziwne kształty plakatówkami, a wdeptywałem w słoiki. Miron Białoszewski tak. Jako babysitter po prostu. Tak? Miron chyba mną się najmniej interesował, ale się mną nie brzydził, a to było już dużo. Mm-hmm. No oczywiście było tam parę pań, była taka pani Helena Adamska, która później została żoną Stefańskiego, która miała macierzyńskie skłonności na szczęście. Dzięki temu nigdy nie zjadłem kleju stolarskiego, myśląc, że to żur. Oprócz tego w mieszkaniu było pełno przedziwnych zwierząt. Na ścianach niesamowite obrazy. Miałem taką przygodę, którą nie wiem, czy wspominam w tym swoim szkicu wspomnieniowym, czy nie, że kiedy była wystawa Lebensteina ze 3 lata temu w Zachęcie, tłum dziki przez siebie tak, galopujący. Znalazłeś ten obraz. Ale to były 3 obrazy, które wisiały na filarach pomiędzy oknami, przy czym ja byłem naprawdę zajęty rozmową z 4 osobami naraz, podobnie jak wszyscy inni obecni, bo przecież nie przychodzi się na wernisaż, żeby oglądać obrazy, tylko żeby się na siebie nawzajem napatrzeć, prawda? I nagle coś magnetycznie ściągnęło mi oko, zobaczyłem figury osiowe w kolorze kubki niemowlęcia, podszedłem do nich lunatycznym krokiem, wyciągnąłem katalog, patrzę, no tak, to były te, które tam wisiały, ja miałem wtedy 6 lat. Ale ja zapamiętam raz na zawsze, a przecież one są wszystkie szalenie do siebie podobne. Musimy do tych Tatr jakoś to dotrzeć. Ach, no do Tatr, no więc to, dobrze, no, proszę sobie wyobrazić dziecko z wiecznym katarem siennym, w okularkach, plączące się w jakimś fartuchu, takim satynowym, jaki kazano nosić w ówczesnych szkołach, prawda, czytające książki nieprzytomne, które w pewnym momencie zostaje dzięki jakimś rodzinnym koneksjom wstawione klimat zupełnie odmienny. Tatry z lat wczesnych 60. były zupełnie dzikim miejscem, gdzie byli prawdziwi dzicy bacowie i prawdziwie dzikie bacówki, gdzie można się było napić dzikiej rzętycy i potem za dzikim krzakiem kosówki spędzić długie godziny w kucki, gdzie przechodziło się przez nachalę gąsienicową, szło się rozgarniając stada owiec takie po 1000 sztuk, prawda, które zagradzały drogę. Ale sprzęt był, pozwól się Boże, ja z przerażeniem czytałam te wspomnienie, gdzie po prostu na jakichś dziwnych, słabych linach zacząłem się wspinać, panowie, była to druga połowa lat 60. Miałem 16 lat, zobaczyłem, że ci nadludzie ówcześni, czyli taternicy, to jest bardzo interesujące środowisko, tajemnicze, dziwne, które ma swoje własne rytuały. Raz i drugi zabrano mnie na prawdziwą wspinaczkę. No, zasmakowałem tym niesłychanie, chociaż bałem się jak diabli. No i pamiętam, że kiedy się szło
na te najłatwiejsze drogi wokół Czarnego Stawu pod Kościelcem, to czaiła się wtedy w Kosówkach nad Czarnym Stawem, czy przy ścieżce do Czarnego Stawu, taka biedna dziewczyna, która była chyba z Łodzi, była jakąś urzędniczką. Ja myślę w ogóle, że ona była z UB. I dlatego jej nie brali, że tak powiem, no bo była otoczona jakimś ostracyzmem, ale była bardzo miła, poza tym były wakacje. Wyskakiwała, słysząc te podkute kroki, prawda, tych ciężkich butów turystycznych, rysy, których zdobycie to była osobna epopeja. Sztuka cała. Tak. Wyskakiwała wtedy i mówiła: zabierzcie mnie, mam młotek. I demonstrowała młotek.